Witam was kochani bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z naszego custom levelu do Tomb Raidera pod tytułem Biohazard. Słuchajcie, ostatnio miałem dłuższą przerwę, musiałem ochłonąć po tym ostatnim odcinku, który był w moim wykonaniu dramatyczny. Mam nadzieję, że tym razem pójdzie mi lepiej, aczkolwiek nie zapowiada się na to. Przecina mi strasznie ta sala tak swoją drogą, nie wiem od czego to zależy, że jest taka ogromna. Dobra, ja jedyne co pamiętam, to weszliśmy do nowej lokacji, będziemy musieli tutaj zdobyć klucz. Mamy dwa, mamy Water Key i Fire Key. I teraz zastanawiam się, co ja mam tutaj zrobić. Tu jest jakiś dziwny podest. Czy ja mogę na to wejść? Aha. No, zajebiście. No to powiem wam, że zapowiada się zajebisty odcinek. Tam widziałem już jakiegoś rycerza na górze. Jaki mój cel tutaj jest w ogóle? Poczekajcie, ja muszę się zorientować, gdzie ja w ogóle zaczynałem. Zapewne tutaj stąd sobie zszedłem, nie? Aha, dobra, kojarzę. Była dźwignia i ona otwierała nam na czas tam na końcu drzwi. Tam pewnie zakładam, że tam będzie ten klucz. Tylko rozumiem, że muszę sobie najpierw tą drogę utorować. Jezu, po prawej, po lewej są ci kolesie. Dajcie spokój. Ja chcę tylko zobaczyć, bo to chyba było na chwilę. A czy widzicie w ogóle te drążki tutaj po prawej, po lewej? Nie, no te wyskocznie jak te R2, słuchajcie. No z tego co mi się wydaje, to zdecydowanie trzeba sobie jakąś drogę utorować. Bo to jest na bank czasówka, prawda? Tak, odciągnęła się ta dźwignia. Dobra. No to ja będę tu ginąć, słuchajcie, bo jak ja źle wskoczę na tą teksturę, to ona mnie wywinduje tak wysoko, że spadnę i się zabiję. W ogóle ile ja mam HP? Od tego zacznijmy. Nie. To tak to nie może. Ale jak mamy mało apteczek, słuchajcie. Ja pierdykam. A jak my stoimy z bronią? Może jak tamci kolesie, to wezmę sobie Uzi, co? Kurde, jak ja mam to ugryźć? Może od tamtej strony zacznijmy. Rozumiem, że mam wylądować na tym bliżej tamtej krawędzi chyba. Ja pierdykam ledwo. Możesz zginąć. Dobra, to Uzi nie było takim złym pomysłem. Czy on coś zostawił? Nie, tu jest dźwignia. I ona nic nie zrobiła. Czyli zakładam, że muszę teraz na tą drugą stronę się dostać. Nie. Na pewno ja sobie zeskoczę tak standardowo w dół. Czy ja tu stracę życie, tak? Nie. Okej, super. Ja słuchajcie, będę to zapisywał co sekundę, bo to... No dobra, może teraz jeszcze nie. Po tej drugiej stronie, jak ją zrobimy, to ja sobie to zapiszę, bo to będzie dla mnie dramat po prostu. Ja tu zrobię jeden błąd na tej nie na pochylni, tylko na tej kładce, wyskoczni. I będę musiał powtarzać... Zobaczcie, ja w ogóle na styk tam doskakuję. Pomijam fakt. Dobrze, słuchajcie, że oni nie zatruwają, nie? Ci rycerze, że to nie są takie zombiaki, które zatruwają. Bo wtedy to by była masakra. Ale teraz zupełnie nie czuję klimatu, słuchajcie, Residenta. Ale może to i lepiej, bo powiem wam, że teraz te ostatnie lokacje, tutaj te grobowce, to jest po prostu sztos. To jest totalny sztos. Bardzo mi się podobają te klimaty. Słuchajcie... Aha... Tam się jakby taka ta wysunęła. Znaczy nie wysunęła, tylko jakby się zrobiła... klapa. Czyli mamy teraz jakby kładkę. Dobra, no to teraz koniecznie to muszę zapisać, bo ja teraz się zastanawiam, jak ja mam na tą kładkę wskoczyć. Zapewne znowu z tej pieprzonej wyskoczni. Ale czy ona mi tak doskoczy, jak ja tak... Jezu, denerwuje mnie jeszcze to, że to się tak zacina, wiecie? No patrzcie, w ogóle grać się nie da. Okej, na dole chyba tu nic nie ma, w sensie przepaść, nie? Mógłbym skoczyć, tam jest kolejna jakby wyskocznia, ale kolejną klapę trzeba sobie podnieść, widzicie? Tam jest znowu opuszczona klapa i mam przejście lewo-prawo. Dobra, lewizna jest zawsze najlepsza. Czy ja doskoczę tak, o? Dobra, uff. Czy ktoś tu mi wyskoczy? Czy nie? Czekajcie, widziałem tam przejście, ale... Aha, nie, no to na razie idziemy tutaj. Widzę te ściany, widzę te ściany. No, zajebiście. No, słuchajcie, na tym hardkorze to teraz to jest prawdziwa po prostu masakra.
bo tu ja zrobię jeden błąd i ja muszę wszystko powtarzać. To jest w ogóle jakaś tragedia. Dobra, ja muszę się skupić, słuchajcie, bo jak ja to tylko pyrknę, to mnie to zabierze całe życie zapewne. Jezu. Jezu, chyba mnie dotknęło, ale miałem fuksa. Czy to jest łańcuch do pociągnięcia? Ja będę się musiał tą samą drogą wracać. Dobra, czyli tam były dźwignie, nie? Po lewej stronie i po prawej. To teraz zapewne tu łańcuch jest po lewej i tam po drugiej stronie też będzie łańcuch. Czyli kuźwa, ja pierdykam, ale jaja tu będą siedziały. Dobra. Tu trzeba po prostu dobry moment wyczaić. Udało się, Jezus Maria. Udało się, tylko zastanawia mnie jedno, czy... Ej, tu jest w ogóle jakaś znajdźka. Ja tego nie widziałem. Aha, bo ja chyba tutaj z tej strony nie szedłem. Zastanawia mnie jedno, czy ja sobie tutaj zeskoczę? Chyba tak. Dobra, zeskoczę. Najchętniej bym to zapisał, ale teraz, żeby się wrócić, to nie będzie takie proste. No, taka kaszanka, wam powiem nawet, będzie. Dobra, spróbujmy doskoczyć do tamtej... Do tamtego okna, tak po skosie. Nie wiem, czy mi się to uda. Jezus! Dobra, udało się. Czy po tej stronie też będą jakieś... Co to kuźwa jest? Nie. Nie no, masakra, słuchajcie. To jest jakiś shit, ja nie mam zapisu. Ja nie wiem, czy ja powinienem to w ogóle robić. Czy wrócić się zapisać. W ogóle nie wiem, o co chodzi. Rozumiem, że mam skoczyć, ale co z rozbiegu? Nie no, z rozbiegu z miejsca nie doskoczę, nie ma szans. Z rozbiegu i tam na górę, tam jest pochylnia, czy to jest płaska ściana? Ja w ogóle stąd nic nie widzę. Czy ja mam się kierować tam na lewo bardziej? Dobra, raz kozie, najwyżej to powtórzymy. Jezus, nie, nie wspinaj się. Nie, 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 nie. Dobra. Widzicie ten drążek? Nie wiem, czy to jest w sumie drążek, ale to tak wygląda jak drążek, tylko czy ja to z tego będę korzystał? Jezu, tu są kolejne pochylnie. No to sobie, to są jakieś jaja. Ja się, słuchajcie, tu stresuję na każdym kroku. Dobra, rozumiem, że po prostu znowu chyba z rozbiegu. Nie wiem, czy ja tak panikuję na wyrost, ale przeraża mnie to, że jeden błąd i po prostu powtarzam wszystko. Jezus! Myślałem, że słuchajcie się, o ten sufit zaryje jakoś. No spoko, jest drugi łańcuch, tak jak mówiłem, i powinna się teraz tam ta kładka podnieść. No super, ale powiem wam, że powrót będzie dramatyczny, bo ja nawet nie wiem, jak ja mam tam wrócić, zejść na dół z tych kładek. No, chciałem F5 wcisnąć, nie? Żeby zapisać. No, moim cheatem bym tam pewnie spadł, ale to jest za wysoko, ona się zabije, tak obstawiam. Ja pierdykam, nie wiem. Nie wiem, słuchajcie. No muszę się wrócić chyba tam na tamtą stronę. Ale teraz mnie zastanawia jedna rzecz. Czy ja teraz z miejsca tam doskoczę? Na tą kładkę, żebym ja jej kuźwa nie przeskoczył. Jak to wygląda? Czy ja z miejsca tam doskoczę? Nie, chyba z miejsca właśnie nie. Z shifta chyba, słuchajcie. Chyba z shifta tam skoczę. Nie wiem. Trzymajcie, słuchajcie, kciuki, bo to jest już teraz po prostu... eksperyment. Eksperyment. Jezus. Jezu, dlaczego ona od razu rączek nie wyciągnęła, tylko z takim opóźnieniem? Okej, okay. I teraz, żeby się wrócić, to ja muszę skoczyć na tą niżej. No ale teraz to z takiej wysokości wydaje mi się, że powinna z miejsca tam doskoczyć. Chociaż nie jestem tak przekonany w 100%, ale boję się, że skacząc z góry, z rozbiegu, albo nawet z... shifta, to ja to mam szansę przeskoczyć, aczkolwiek kurna nie jestem pewny. No to jest eksperyment kolejny. Skaczemy z miejsca. No daleko to jest, ale w sumie z góry jak skoczę, to powinienem może doskoczyć. Dobra, spróbujmy. Raz kozie. Jezus! Jezus! Mamy to, słuchajcie, mamy! Ja pierdzielę, tu się sram tak, że po prostu... Wynagradzam wam poprzedni po prostu odcinek, tam jest zapis. Tam jest zapis, czyli ja chciałbym teraz tutaj wrócić. Tylko pytanie, czy ten łańcuch mnie przesunie? Czy nie? Dobra, nie przesunął mnie. Nie, ja chcę to zapisać. Nie ma nawet takiej opcji, że ja tego nie zapiszę.
Dobra, troszkę tam maciupko życia straciliśmy, słuchajcie, dramatu. No i teraz ja chcę wrócić na górę, bo tam się te kolejne kładki zrobiły, nie? Dobra, ledwo. Strasznie się tu tnie. Przetestujmy to w ogóle, czy jak ja skoczę tak? Okej. I tam znowu, słuchajcie, drabinkę, trzeba sobie podnieść znowu tą kratkę. I znowu, rozumiem, na ten balkon muszę wskoczyć. No to zapewne kolejne jakieś tam będą z dupy te. No, tak myślałem, żeby ty koleś. Ale te Uzi są dobre na nie. Tylko zobaczcie, ile ja ich zużywam. Bardzo dużo. Bardzo dużo tej amunicji tu zużyłem, ale nie chcę się z nimi pieprzyć. Mamy bełty. Po drugiej stronie jest kolejny, na razie go zostawmy. Mamy bełty? A po co mi bełty? Aha, już wiem po co, jest dzwon do zestrzelenia. Ale czy my nie mamy kuszy, ale rewolwer też mam przecież. Czy ja mam celownik do kuszy i tak chyba przyczepiony, prawda? Tak. Ej, easy to było. Kurde, strasznie tnie, ale to wiecie, to nie zależy chyba od kompa, to po prostu, nie wiem. W niektórych customach tak po prostu jest, że w niektórych salach, no po prostu jest dramat z tym i tyle. Dobra, wracamy na tą kładkę. Stój! Jezus Maria, jakie ja mam fuksy dzisiaj. Jest po prostu coś niewiarygodnego, jakie mam fuksy. Dobra. Nie, no ale ludzie. Na pewno z kuszy to tego nie zabijesz, moja droga. Dobra, zginął. Mamy znowu bełty. Dobrze, że nam dają tą amunicję dodatkową. Jezu, na razie idzie, słuchajcie, sprawnie. Jak nie ja, słuchajcie, jak nie ja. Nigdy nie pamiętam, słuchajcie, skrótów klawiszowych tych broni, bo wiem, że można zamiast ekwipunku to skrótami klawiszowymi operować. Ale jakoś już tak jestem, wiecie, staromodny i lecę z tymi po prostu z menu ekwipunku, nie? Na przykład desełko często, nie wiem jak teraz, ale jak jej oglądałem perspektywę customów, to często ona zapisuje nie skrótem klawiszowym, tylko też jakby przez menu, nie? A ja na przykład, no, skrótem klawiszowym zdecydowanie. Zdecydowanie jakby częściej korzystam z tego. Czy tam już jakby ja doskoczę? Tam jest jeszcze drążek, nie wiem czy wy to widzicie, to będą też jaja. Tam widzę jakąś znajdźkę na dole. No dobra, ale to teoretycznie chyba tą czasówkę już mógłbym zrobić, czy nie? Próbujemy ją zrobić, czy mam tam skakać? No bez sensu, nie no, spróbujmy ją zrobić. I przy okazji zapiszę. Dobra. Rozumiem, że tym lepiej może nie skakać. Może tymi balkonami, słuchajcie, ja przejdę, nie wiem. Jakoś tak czuję się bezpieczniej skacząc po tych balkonach, niż słuchajcie, przy tych, no... wyskoczniach, nie? Te wyskocznie są takie zdradliwe. Szczególnie taka jedna w TR2. Jezu, ale jeszcze słuchajcie, no specjalnie nad przepaścią to ten twórca nawrzucał, nie? Dobrze słuchajcie, że te łańcuchy mnie nie przesuwają w żaden sposób. Dobra, z miejsca wystarczy, tylko żeby, no, żeby nie wylądować, słuchajcie, na tej wyskoczni, bo wtedy byłby dramat. Dobra, nie wiem czy dobrze myślę, ale wydaje mi się, że to jest już do zrobienia, ta czasówka. Tylko zapewne za pierwszym razem mi to nie wyjdzie. To trzeba będzie przetestować, jak to w ogóle działa, jak ja mam tam skakać, szczególnie tam pod koniec, nie? Bo tutaj wydaje mi się po prostu z wyskoczni na wyskoczni, tylko chyba z rozbiegu wszędzie. Dobra, zaraz zobaczymy, jak to zrobić. Rozumiem, że tu z góry chyba też muszę od razu wycelować w tą wyskocznię. Jezu, jak to tnie, słuchajcie. Boże. No, a ten drążek nie doskoczyła. No to ja nie dam rady chyba bez tego drążka, prawda? No, trzeba na ten drążek. Kurna, to nie jest takie proste. Dobrze, że słuchajcie, mamy ten zapis. Że ten zapis jest tak usytuowany fajnie, nie? Że twórca nam tutaj nie utrudniał jakby na siłę tego wszystkiego, tylko dał nam tutaj w tym miejscu zapis i że można się do niego wrócić bezproblemowo. Znaczy wiecie, no mówię o tym hardkorze, nie? No bo na zwykłej wersji to w ogóle można zapisać w trakcie robienia czasówki, to wtedy to w ogóle nie ma problemu.
Powtarza się tylko jeden ten na przykład skok. Dobra, czyli ja na tej platformie tak naprawdę ostatniej, żeby doskoczyć do drążka, to muszę z samej krawędzi wyskoczyć, co nie będzie takie proste. Czyli ja tutaj muszę się cofnąć, ale ona już nie może cofnąć. No i wyskocz. No nie zdążę. Jezus, ledwo. Myślałem, że ten drugi obrót dodatkowy na tym drążku mnie pogrąży, ale jednak nie. No i mamy, słuchajcie, mamy trzeci klucz. Pokazać mi go, jak on się nazywa. Co to w ogóle za sala? Air key, czyli powietrze. Tak myślałem właśnie, że to z tym się będzie wiązać. Czyli została nam tak naprawdę ziemia chyba? Tak, bo mamy wodę, ogień, powietrze, ziemia chyba jeszcze nam została. W ogóle tak, nie wchodziłem... nie schodziłem tutaj. I nie schodziłem jeszcze tam. A co tu jest przy tych kolumnach? Nie, tu nic nie ma. Ale jeszcze bym zszedł tam niżej. Przy tych kładkach, bo nie przy wszystkich chyba schodziłem, bo tam może też są jakieś znajdźki, nie? Czekajcie, jeszcze trzeba tutaj... Właśnie, przy powrocie też można zginąć, więc trzeba uważać. Tutaj coś jest w ogóle? Aha, mamy skrzynkę. O, teraz na przykład sobie skorzystałem ze skrótu. Aha. Na broń zwyczajną, no ale to wiadomo, jedynka i lecisz, nie? A jak chcesz konkretną broń, to ja już nigdy nie pamiętam, pod którym numerem jaka broń się kryje, nie? Jezu, jakie stoliki, daj to spokój. Czy też się rozwala? Nie no, chcę wyjść z tej sali, bo mnie denerwuje to, że to się tak zacina. Wybaczcie mi to, ale no niestety to nie ode mnie zależy. Teraz się tylko zastanawiam, jak ja mam wrócić. Bardzo mnie to interesuje. Rozumiem chyba, że na ten drążek i z tego drążka doskoczę na tamtą platformę, nie? Bo tu innej opcji nie widzę. Tylko co, z rozbiegu? Chyba z rozbiegu. Dobra. Okej. Dobra, czekajcie, czy ja tu schodziłem na dole? W tym miejscu? Bo tu może coś być ukrytego. Czy tam coś jest na dole? Jezu, nie widzę stąd. Czekajcie, coś tam chyba jest? Nie, ja muszę tam flarę zapalić. Ale ja nie wiem, czy ja chcę tam schodzić, bo przecież ja nie mam zapisu. No, tam jest chyba coś. Jest chyba wnęka, słuchajcie. A z tej strony, nie, z tej strony nie ma obie kolumny. Zobaczcie, tu mamy kolumnę, a z tej strony takie jakby roz... Nie wiem, jak wam to powiedzieć mam nawet. O, widzicie, jest przejście, ale to... Przecież to nas skieruje na ten balkonik, bez sensu. Czy to będzie sekret? Nie no, jakaś drabinka wysoka. Słuchajcie, nie wiem, co tu się dzieje. Tak właśnie myślałem, że tu gdzieś na dole coś będzie, bo ja ominąłem te dolne kondygnacje, skacząc tam górą, szczególnie tam właśnie w tej końcówce tutaj, nie? No, czy to wygląda trochę jak sekret? I chyba to będzie sekret. Tak, jest książka. Chyba to będzie sekret. Jest ciemne jak w dupie, czekajcie. No, tak, ta książka była sekretem chyba. Mhm. Mamy to, słuchajcie. Ja nawet nie wiem, czy mamy wszystkie w tym levelu, czy nie mamy wszystkich, bo tu jest, wiecie, ogólna informacja. 12 na 24, nie wiem. Jak mi się uda wszystkie zdobyć, będzie super. Jak mi się nie uda, to trudno. Ja tutaj nie skupiam się na sekretach, bo wiecie, mamy ten hardcore. W sumie, no fajnie, że to się udało zdobyć, ale ja teraz muszę wrócić znowu na ten drążek pieprzony. I w sumie, czy ja się mogę cofnąć już tymi wyskoczniami? Chyba tak. Chyba tymi wyskoczniami się będziemy cofać, wiecie? Chociaż... Czy ja ją przeskoczę chyba, jak skoczę tak z rozbiegu? Tak mi się wydaje, że ja ją przeskoczę. Ale ja muszę tam wskoczyć, bo tu na balkony nie ma szans. Przeskoczę ją na bank. No mówiłem. Mówiłem i teraz muszę na balkon z tej wyskoczni, bo nie ma innej opcji. Tylko żeby się, słuchajcie, nie zabić. Kurde, daleko to. Jezus Maria. Ledwo. Ledwo, słuchajcie, czyli nie da się wyskoczniami wrócić. Znaczy, może by się dało, ale ja nie wiem też, czy skacząc z miejsca ona mi doskoczy. Nie, dobra. Już teraz się wracam po prostu tak, zwyczajnie.
Nie mam, nie będę się w to bawić. To jest pewniejsza po prostu droga, opcja, jak zwał, tak zwał. Praktycznie ostatni skok mi tu chyba został i będziemy w domku. I ja to zapiszę oczywiście, nie ma to tamto. Jezu, jakbym teraz zrobił jakiś błąd na samym końcu, to bym się pochlastał normalnie. To bym się po prostu pochlastał. Dobrze, ale udało się. Udało się i słuchajcie, 20 minut za nami. Gameplayu zajebistego. Bez żadnych błędów praktycznie, bez zgonów. No tam czasówkę musiałem powtórzyć, ale spoko. Nie jest źle. Dobra, został nam ostatni kluczyk. No i słuchajcie, wyjdziemy z tej lokacji w końcu. Chociaż no... Zależy, te sale są takie nierównomierne. W sensie chodzi mi o to, że na przykład ta wodna była bardzo długa, nie? Ta na przykład była dosyć krótka, nie? To jakieś zręcznościówki, ta czasówka. Czy to się da rozwalić? Nie. Ta ognista też była dosyć krótka, więc takie są nierównomierne. Rozumiem, że ja to też chyba sprawdzałem ostatnim razem i... No wydaje mi się, że nie pominąłbym takiej istotnej rzeczy jak te wazy. Poczekajcie, czyli tak, tam ognista, czy ja już tam byłem w tej ognistej? To której mi brakuje? Nie było mnie chyba tylko... Tu była woda, no to chyba tu mnie nie było. Tak, tu mnie nie było, bo tu coś leżało, ja myślałem, że to jest pochodnia, a ja tego nie brałem. Dobra. Ja pikole nie widzę stąd. Środkowa i przedostatnia mają być w dole. Chyba, jeśli dobrze widzę. Mogłem sobie podświetlić w sumie. No ale dobra. Środkowa i ta przedostatnia, licząc jakby od lewej oczywiście. A resztę wyciągamy, przeciągamy do góry. Jezu, podoba mi się ten custom bardzo. Spodziewałem się, że więcej będzie tych takich klimatów zombiakowych. Ale jednak, znaczy no początek był bardzo taki, wiecie, typowo nastawiony na apokalipsę zombie, a teraz mamy typowe takie klimaty naprawdę grobowcowe i mega mi się to podoba. Dobra, ja wyciągam broń. Co to będzie? Ziemia chyba, nie? Co to jest? To jest naprawdę pochodnia? Co to jest? Nie, to nie jest pochodnia. Ja wiem, co to jest. To jest takie co... Tylko tu się chyba jakiś kryształek w to jeszcze wtryniało. Ja kojarzę. I to będzie do użycia przy takim, nie wiem, piedestale, postumencie. Przynajmniej tak to było w innych customach. Nie wiem, czy to było w oryginale w ogóle wykorzystane, ten artefakt z tą laską. Może był, nie pamiętam. Okej, okay, mamy znajdźkę. Ale no tak, tak to było w niektórych customach z tymi laskami, nie? Jezu, żeby mi tu kula żadna nie spadła. Ale tu musi być gdzieś zapis, bo zawsze na wejściu był zapis do tej pory w tych wszystkich salach. Więc obstawiam, że tutaj też coś takiego musi się pojawić. Słyszę ptaka, chyba. Takiego dwójkowego. O Boże, jaka piękna sala. Nie no, ale znowu jest tak ogromna, że znowu mi tnie. To se jaja robicie chyba. Dobra, zginął, ale jest też zapis. No zapiszmy to oczywiście. Może tym razem to nie będą zręcznościówki, tylko może jakieś zagadki. Nie no, ale piękna lokacja. Boże, masakra. Aż nie wiem, za co się mam brać. Nie no, od góry tutaj polecimy najpierw. No mamy prawdziwą ziemię, matkę naturę, nie? To jest zamknięte w ogóle, okej. Okay. Tam mamy przycisk, widzę już go stąd, tylko jest no dobra, drabinka, spoko. Tu jest zamknięte, ale jest drugi przycisk po lewej. I tu jest zamknięta. To się zapewne przesuwa... Aha, żebym mógł się dostać do przycisku, to się przesuwa. Dobra, nie no, teraz muszę i tak zejść na dół. Ale po kolei, ja muszę się najpierw rozejrzeć, ogarnąć, o co tu chodzi. No nie wygląda to na zręcznościówkę na pewno. Nie wiem jak będzie z czasówką, ale chyba na czasówkę to... Jezus Maryja, Józefie Święty! Ja pierdzielę! Nie, wiecie co ja zrobię? Ja zloaduję to. Bo przecież mam tutaj zapis przy tej, po zabiciu tego kruka. Bo on mnie za dużo zeżarł. Jak teraz wiem, że on tu wyskakuje, to ja biorę shotguna. A czemu ja go nie widzę już teraz? Skąd on wyskoczył? Jest
jestem bardzo ciekawy, czy on zatruwa. Czy to jest pies zombie, czy nie? No chyba nie, no ale dobra. Teraz tak, tu mamy... Co to? Znowu są takie, słuchajcie, symbole jak w Prince of Persia. Tak mi się to kojarzy z Prince of Persia, dusza wojownika drugą częścią, że masakra. Ciekaw jestem, czy to jest czasówka, mam nadzieję, że nie. Tu widzę znajdźkę. Amunicja, nawet nie wiem do... Ja pierdziele, no dostanę zawału z tymi psami! No jeszcze zmarnuj jeszcze te pociski, tak. Ja pierdykam, skąd one wylatują? No i co, to też przeciągnę i też mi wyleci, tak? Zapewne. No, czekam. Czekam. Dobra, chyba tym razem nie. Ale piękna, naprawdę piękna lokacja. Super zaprojektowana. I takich klimatów naprawdę się tu nie spodziewałem. Mega. W ogóle bardzo lubię takie motywy właśnie w customach, w grach, że mamy jakby żywioły. Dlatego mi się na przykład tak podobała sala pół roku z TR6, nie? Na przykład San Francisco Folly mniej mi się podobał. Tam akurat nie były żywioły, ale wiecie, tam byli ci bogowie, tak? I związane z tymi bogami jakby sekwencje, pułapki i tak dalej. Dobra, czyli ten drugi przycisk mi został. Strasznie dużo prześmieć tam otwierało na górze. I teraz tak, to muszę sobie przesunąć tak, żebym mógł doskoczyć do tego przycisku. To przesuńmy to... No mniej więcej na środek proponuję, czyli dwa razy może do tyłu i ze dwa razy na prawo. Albo i nie, no może ze dwa. Może ze dwa. No tu to bez sensu. Na bank musimy sobie to jeszcze przesunąć tutaj do tyłu. Dobra, jeszcze raz. Daj jeszcze raz, dla pewności. A nie, nie mogę już! A czemu nie mogę? Co mnie tu niby blokuje? Że niby tam ten krzak? A mogę popchnąć chociaż? Ej, nawet nie mogę tego popchnąć, ale żal. Dobra, idziemy sobie kliknąć ten przycisk od razu, żeby mieć tutaj wszystko po prostu pootwierane, nie? I sobie potem zapiszemy i wejdziemy w jakieś przejście, no bo ja nawet nie wiem, w jakiej kolejności to robić. Możemy od lewizny w sumie, tam pójdziemy zaraz. Dobra. No tak, nie wiem, czy ja tam doskoczę do tego przycisku. Znaczy chyba tak, ale... Nie, no dobra, doskoczę chyba. Z łapkami. No, na styk. Na styk. Klikaj to, moja droga. A, okej. A gdzie to się otworzyło? Widzieliście, ile tych krat tam było? Ja nic nie chcę mówić, nie? Ja stracę HP, jak zeskoczę, tak? No, odrobinę straciłem. Piesek jakiś może? Coś, ten teges? Gdzie są te kratki, które się tak otwierają? To na wprost tu? Nie, czekajcie, ja to zapiszę. Ja to zapiszę. Czyli naszym głównym celem jest otwarcie tych kratek zapewne. Nie wiem, ile ich tam było. Jedną otworzyliśmy, nie wiem, ze trzy ich... Nie wiem. Obstawiam, że to pewnie jest tamto przejście naprzeciwko. Tak, tutaj chyba. No, to jest to. I tam pewnie jest klucz. Nie wiem, ile tych kratek, nie widzę, ze trzy, nie chcę się tam skakiwać. Dobra, no to idziemy na lewiznę najpierw, czyli tutaj. Idziemy tutaj. Ile ja mam tych pocisków do shotguna? Nie, nawet nie ma opcji. Ja mam w sumie tylko Uzi, nic więcej. A nie, jeszcze ten rewolwer. Dobra, rewolwer 80. Jezus Maryja, jak oni mnie tu straszą do jasnej cholery! Co tu się dzieje? Zapisałem chyba, nie? Tu widzę jakieś skoczki tam na górę. No i widzę te dźwignie, które wyglądają bardzo niepokojąco. I co, ja mam tutaj sobie jakąś drogę utorować, czy coś? Tam na górze coś jest, też widzę. Kurna. Nie wiem, o co chodzi. Mamy dwie zielone, jedną niebieską, jedną czerwoną, jedną taką na środku. Czy tu jest jakaś podpowiedź do tego w ogóle? Kurna, dobra, zacznijmy na przykład od tej czerwonej.
No te dwa się wysunęły, ale zależy mi na tym, żeby się tamte też wysunęły. Znaczy wysunął. No te dwa spoko. Chociaż w sumie one nie musiały mi się wcale wysuwać. Tak bym się dostał na górę. Mi zależy na tym, żeby tamten się wysunął, który jest na środku. Dobra, a czy jak ja przekręcę coś źle, to. Aha, no spoko. Jest okej, że tamten jest wysunięty, ale fakt faktem muszę mieć jednak te schodki też wysunięte. Ale jaja. Kurna, nie wiem, słuchajcie, jakie tu kombiny. Ile tych dźwigni ma być przekręconych? No, fajnie, ale jeszcze te dwa schodki niżej bym chciał, bo ja nie doskoczę teraz na tą kolumnę. Dobra, czekajcie. Może tą? Chociaż nie wiem, bo są dwie zielone. Nie wiem. No ale nie wskoczę, prawda? No nie wskoczę. Muszę mieć wszystkie te schodki. Dobra, czekajcie, bo już chyba wszystkie przekręcałem, nie? No dupa! Jedna wielka dupa. Tamte mi się w ogóle wysunął. Która to dźwignia za to odpowiada? Nie, no to tą ja muszę. To była ta chyba. Tą przekręcałem? Teraz? Poprzednią? Bo mi się tamten schował, jak którąś przeciągnąłem. O! Zajebiście! Nie wiem, jak się to udało, ale chyba jest git teraz. Ta kombinacja, która się udało teraz ustawić. No. Teraz wskoczę. Na bank. Dam radę wskoczyć. Tylko w ogóle tu ogień się pali gdzieś. Aha, tutaj mamy przycisk. I co robi ten przycisk? Aha, otwiera kratkę po prostu. To jeszcze chyba jedna została. A tam po drugiej stronie. Tam po drugiej stronie też coś jest. No bo tam też widzę ten taki. Tylko czy on jest teraz wysunięty, czy nie? Nie widzę tego za bardzo stąd. Ja muszę się chyba tam spiąć. Tylko pytanie, czy ja mam coś zmieniać w tych dźwigniach, czy nie? A, bo ja stąd w ogóle nie wyjdę od tego, zacznijmy, bo przecież. Aha. Tu są jeszcze jakieś płytki, raz, dwa. No ja stąd nie wyjdę. On jest wysunięty, czy nie? Bo ja nie widzę. Jest schowany. A ma być wysunięty, rozumiem, tak? No to dupa. To trzeba coś zmienić. Nie wiem, na przykład tą środkową. Zależy mi się, żeby to się po prostu wysunęło, po prostu. No nie wysuwa się. Szmacisko. Ja się zaraz pogubię, słuchajcie, którą przeciągnąłem, a którą nie. Oh my god. Nie wiem. Słuchajcie, nie wiem. Ja bym chciał doprowadzić do resetu w ogóle. No, tak doprowadziłem do resetu, że znowu mam drogę tu na górę. Kurde, no boję się, że jak ja zaczynam skakać, to się zaraz zabiję, nie? Spadając. No, a ona tak tu przejdzie, przejdzie. No i koniecznie ja muszę mieć to wysunięte? Bardzo mi to jest potrzebne? Nie, nie potrzebuję tego chyba aż tak. Zobaczcie. To po co ja tutaj chciałem to wysuwać? Mogę tu skoczyć. Aha, ale tam. Nie, no wyżej też się dostanę, czy nie? Okej. Jak ja mam tylko tam skoczyć. Tu są kule w ogóle. Nie chcę nic mówić. No jakoś stąd muszę. A i te kule spadną do tych dziur, ale to. W
ogóle te kule, słuchajcie, są z takimi teksturami jak w Anniversary w Grecji. Sztos. Ona tak jelinką łapała, nie wiem czy wiecie, o której mi chodzi. Nie da się tego zestrzelić, a czy da się to coś tu... Aha, ona jest spycha z tych postumentów, ale jaja. Dobre to. No dobra, to ja niepotrzebnie tymi dźwigniami się tam bawiłem, bo myślałem, że tu się musi coś wysunąć, a tu jednak nic się nie musi wysuwać. No i co, otworzy mi się przejście teraz? Aha, wysunął się chyba ten postument właśnie, który ja chciałem dźwigniami wysuwać. Może coś słyszałem. Może tam jest przycisk. I ten postument... A nie, on się obsunął. Oh my god. I to będzie jakiś powrót, wyjście, jakieś inne pewnie czy coś. A, podźwignia jakaś. Nie, mamy linę. Coś mi tu wyskoczy, boję się. To się nie rozwala. Tu jest niebieski, zielony i czerwony. Czy to jest znowu jakaś podpowiedź? Dobra, przeciągaj to. Nie, chyba się otworzyło po prostu. Mam rację, czy nie mam racji? No, tylko teraz tak powoli, Laro. Idealnie. To było po prostu... bardzo pro. Dobra. To tą stronę mamy ogarniętą. Została nam jeszcze jedna chyba kratka tak naprawdę, nie? Do ogarnięcia. To tam po drugiej stronie będzie to trzeba zrobić. Dobra, zapiszmy to, bo dawno nie zapisywaliśmy, a dużo zrobiliśmy. Mam w sumie 36 minut i jeszcze, no może zerkniemy tylko co tam jest, ale jak tam mi się kratka za mną zamknie, zerknę tylko, dobra? I zdecydujemy, czy my to teraz w tym odcinku robimy, czy po prostu ten odcinek będzie troszkę krótszy. Nie, nie zamknęło się. O Boże! I ja walę. Jaka wielka lokacja zaś znów. Nie wiem, czy ja chcę to robić w tym odcinku. Rozumiem, że tam jest jakaś kula, kołowrotek. Tu jakieś znowu zaś do przesuwania. Dobra, zejdźmy tam jeszcze na dół. Czy coś mi tu wyskoczy? Najwyżej się wrócę po tej drabince i zapiszę, nie? Tu mamy drzwi jakieś zamknięte. Czy ja tu mogę... Aha, ja tego w ogóle ruszyć nie mogę, bo są spady. Nie wiem, głupie. Znaczy, w sensie głupie, nie wiem o co chodzi, no. A jak nie wiem o co chodzi, to znaczy, że głupie. Tu jest zamknięte. Ej, co ja mam tu w ogóle zrobić? W ogóle motylki latają, wow. Chyba, że jest jakiś dzwon gdzieś na górze. Jest dzwon? Nie ma. Dźwigni żadnej też nie ma. Przynajmniej ja nie widzę. A w tej wodzie? No w tej wodzie jest jakby jakiś przycisk. Ale to znowu wygląda tak jakby... Tam jest kula, widzicie? Tak jakby ona miała się tu potoczyć. Na ten przycisk. Ale czekajcie, bo ja tu wejdę na górę w sumie. Chyba. Okej. Okay. To było ciekawe. No i mam dostęp do łańcucha. Otworzyła się chyba bramka. No, bo było słychać jakby odgłos otwieranej bramki. Ja sobie wyciągnę może coś. Nie, no weź kurde tego... no, rewolwer. Magnuma. Tu jest. Ja dostanę po prostu jakiegoś zawału. Słuchajcie, całe szczęście, że się potrafię powstrzymać, bo nagrywam to około 22. Jakbym zaczął się drzeć teraz, to chyba sąsiedzi by zadzwonili na policję normalnie, nie? Co tu jest? Dźwignia. Dobra, otworzyło się. Leci koleś, tego widziałem kątem. No i nie mogę sobie znaleźć, widzicie? O! Bo zacząłem korzystać z tych skrótów klawiszowych. Nie no, to Uzi jest zajebiste na tych rycerzy. Czekajcie, bo tam jest tak ciemno i pytanie, czy tu nie ma sekretu jakiegoś. Nie, tu będzie jakiś powrót. Dobra.
Tu będzie jakiś powrót. Tu też nic nie było, nie. Znaczy stamtąd wyskoczył nam ten pies. Dobra, wejdziemy jeszcze sobie tam. Aha, i my wejdziemy do góry chyba. Jezus Maryja, kolejny pacjent. Nie no, stracę zaraz, słuchajcie, całe to Uzi. A co on taki mocny? No cały straciłem, 20 pocisków mi zostało. Następnych będę musiał likwidować ze zwykłej broni. Okej, co to jest? To jest chyba to do tej laski. To jest chyba to, słuchajcie. Da się tu zrobić kombajn? Oczywiście, że tak. Wiedziałem. Jesteśmy teraz magiem, słuchajcie. Czarownicą. Czarownicą z lasu. Tam jest dźwignia naścienna. Nie no, aż nie mogę tego zostawić, no. Nie mogę tego zostawić na później, bo jak już to widzę i tu jestem, no nie mogę po prostu. Po prostu nie. No dobra, i ta dźwignia się nas otworzy mi tą kratkę tu? Nie no, świeci się jak psu jajca ta dźwignia. Na bank się otworzyła, więc jeszcze raz na górę. I zrzucę sobie tą kulę, słuchajcie. Zrzucimy sobie tą kulę, po czym... pójdziemy zapisać chyba. Bo tak mi się wydaje, że to do tej kuli, tak, no dokładnie. No to wszystko się ze sobą łączy. Ten custom nie jest jakiś bardzo skomplikowany, jeśli chodzi o rozwiązania. One są bardzo ciekawe, natomiast... aha, tu jest jeszcze jakiś kołowrotek. On otwiera pewnie tamtą bramę po drugiej stronie. Poczekajcie, ja sobie tylko to przetestuję. Nie no, tu jeszcze jest dużo do roboty. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. I ja chyba już wiem, o co tutaj chodzi. A mianowicie, wiem, kołowrotek. Tu będzie trzeba sobie ustawić, słuchajcie, te postumenty. Tylko... kurde, ale ja ich nie mogę przesuwać. O, to jest właśnie, to jest ten problem. A co się stało w ogóle, jak ten... aha, bo to nie wpadło na ten przycisk. Dlaczego to nie wpadło? Czy ja mogę to popchnąć jeszcze? Mogę, dobra. Jezus. Czasami te kule tak potrafią zabić dziwnie, nie? A... Jezu, motyl to tylko, bo ja myślałem, że coś do mnie leci. Dobra, wszystko jasne. To się podwyższyło i teraz będę mógł to przesunąć. Teraz będę mógł to przesunąć. Ja pierdykam. Nie no, muszę zrobić tą salę do końca po prostu. Muszę. No nie mogę tego zostawić, no. Teraz tylko pytanie, czy dwa razy wystarczą, żeby to tak przesunąć. Doskoczę? Nie no, na luzie, dobra. To okej. I jeszcze tamto też tak samo bym ustawił, w sensie dwa razy to sobie cofną. Zrobimy cofkę tej kolumnie, dwukrotną. Tylko mam nadzieję, że tam będzie, wiecie, ten klucz, czy tam przycisk, bo my te bramki otwieraliśmy, to pewnie będzie przycisk i otworzy nam tą ostatnią bramkę. I wrócimy się do zapisać po prostu, bo... żeby ten odcinek nie trwał 5 lat, nie? Dobra, i muszę się, rozumiem, tą drabinką tam do tego kołowrotka wrócić. Trochę wracanek tutaj jest, ale no nie jest najgorzej, nie? Do przeżycia. Ale jakby wizualny aspekt tej lokacji po prostu, no, rekompensuje wszystko. Mega, mega lokacja. Szczególnie ta pierwsza lokacja z tym drzewem robi wrażenie. Ja się boję tak od tej pochodni trochę, wiecie? No, nie było zapisu dawno, a ja muszę to jakoś w miarę sprawnie zrobić. Zrobimy tak, z 6 razy, dobra, czyli jeszcze ze 3, zrobimy odskok do tyłu z rolem i lecimy. Znaczy, no nie powinienem tu zginąć, ale po prostu będę to powtarzał, jak mi się to nie uda. Dobra, ten skok zajebiście. Jezus. Nie zdążę. Rol jest zawsze, słuchajcie, niezawodny. W takich sytuacjach. To było zajebiste. Zajebiste, niewinne i czyste. Dobra, mamy... ej, znowu mam bełty, tak jakby znowu coś trzeba było strzelić. To są często takie wskazówki, nie? Ale tym razem ja tu nic nie widzę do strzelenia. No, zobaczcie. Jest jedna lacha wtryniona, trzeba wtrynić drugą.
Trzeba wtrącić drugą, tą, którą mamy. Wszystko jasne i klarowne. I przycisk. I zapewne kratka się otworzy. Ta ostatnia. Cudownie. A tam na postumencie czeka już kluczyk. Czeka już kluczyk. A jak ja stąd wrócę? Tą klapą? Jezus. Jeszcze tyłem zjeżdżałem. Dobrze, że wiedziałem, że tu był ten powrót, nie? Bo inaczej to by była katastrofa i bym się obsrał. Dobra, i wracamy na górę. Ja pójdę to zapisać, mimo wszystko. I ten kluczyk sobie chyba zabierzemy następnym... Chyba, że... Kurde, no nie mogę się zdecydować, jakiś niezdecydowany jestem w tym odcinku. W sumie ten ostatni ognisty był taki krótki, prawda? Z tego co pamiętam, bo mi nie szło, miałem rage'a takiego, że szkoda gadać. To może w ramach rekompensaty, słuchajcie, dobra, pociśniemy to jeszcze. W sensie weźmiemy ten kluczyk, wtrynimy te wszystkie cztery klucze, które mamy i może będzie koniec w ogóle levelu. A jeśli nie, no to po prostu wtedy już kategorycznie tam kończymy. Kategorycznie. Doskoczę? Jezus, ledwo. Tylko żeby mi tu, słuchajcie, jakaś kula nie leciała na głowę. Bo tak trochę wygląda. Wiedziałem. Wiedziałem. Nie zdążę. Jezus Maria, jak dobrze, że to zapisałem. Jak dobrze, że mnie podkusiło, żeby tu pójść i to zapisać. Bo ja bym sobie, słuchajcie, nie, ja bym tym pizgnął, słuchajcie, z tym przesuwaniem, z tym wszystkim, żeby to powtarzać od nowa. Ja pierdykam. Daj ta spokój, jakie gówno. Że jeszcze ten twórca, no a mówiłem, że nam nie będzie utrudniał, nie? Dobra, muszę to jakoś wyczaić, w którym to momencie. No co ona robi? Ja pierdykam, ja muszę chyba i tak skoczyć, nie mogę tam, bo tam jest kolumna. No nie. Jezu, jak dobrze, że trochę skręciłem w lewo, bo inaczej ta kula by i tak mnie zabiła, nie? Mam nadzieję, że była tylko jedna. W sumie mogłem to zapisać, ale już teraz wiecie. Mam nadzieję, że twórca naprawdę... nie zrobi nam tutaj przykrej kolejnej jakiejś niespodzianki. Lecę na pochybel już teraz. Chyba, że broń wyciągnę, co? Zobaczcie, ile ja mam HP. Nie no, jest kluczyk. Jest kluczyk i chyba tylko kluczyk. Nie wiem, czy ja tu jakiegoś sekretu nie pominąłem, bo bardzo dużo tu było zakamarków, w których coś mogło być ukryte, ale już dobra. Jak się nazywa ten klucz? Nature key, okej, okay, czyli no natura, ziemia, no można tak to przetłumaczyć, nie? Dobra, idziemy, wracamy, w sensie do tych tam kluczyków moich cudownych, które sobie zaraz wtrynimy i zobaczymy, czy będzie zmiana levelu. Jeśli będzie zmiana levelu, to super. Ale w sumie, wiecie co, że nawet jak będzie zmiana levelu, to i tak ja muszę dojść do maszyny. A pytanie, czy ta maszyna będzie od razu na początku tego nowego levelu. No teraz to, wiecie, może być loteria, nie? Dobra, zaraz zobaczymy. Bo tu chyba, tu była jakaś maszyna? Przy tych kluczach? Nie, nie było. Dobra, wtryniamy te klucze. No, będzie 50-minutowy odcinek, ale wy takie lubicie, ja wiem. Mogło być krócej oczywiście, gdyby mi z tą kulą lepiej poszło, ale oczywiście ja muszę mieć zawsze jakiś problem. Jakoś tak, wiecie, mam takie wrażenie, że jak gram sam, to robię dużo więcej błędów niż jak gram z kimś. Bo jak gram z kimś, to mnie to jakby motywuje do lepszej gry. Żeby ta osoba jakby nie musiała czekać na mnie, wiecie, o co mi chodzi, nie? Jakoś tak, takie mam poczucie, ale może to nie jest wcale prawda, tylko takie moje odczucie, jak tak gram. No ale dobra. Dobra, wszystkie mamy. Drzwi się nam powinno otworzyć. Bardzo to był przyjemne. No w sensie, nie, może nieprzyjemne, bo dużo... dużo było tutaj karkołomnych zręcznościówek i tak dalej. Ale bardzo fajny level, może tak. Jezus, jak tu jest ciemno. No i nie ma końca. Chyba, że tam kawałek dalej będzie. Okej, okay, bełty leżą. Kościotrupek zabity. Zabity kościotrupek, też żebym powiedział.
Ja pikole. Jak ja coś palnę czasami, to klękajcie narody. I co my tu mamy? Okej. Czy to są przyciski, czy tu się coś wtrynia? Nie, przyciski. No jakby coś się wtryniało. A, dobra. Dobra, to takie coś się robiło w czwórce. Pod koniec, jak się było w grobowcu, no, seta chyba, tak? Dobrze mówię? I też taką łunę się na taką klapę ustawiało, nie? Coś takiego było, pamiętam. A tam będzie pewnie przejście pod tym. No, tak myślałem. Boże, my jeszcze niżej schodzimy do jakichś kolejnych kuźwa głębin. I czy ja mam tam wskoczyć po prostu? Tam jest ciemno, więc chyba koniec levelu, nie? Jezus, już myślałem, że się tam zabije, to po prostu byłby hit. Czyli my kolejne jakieś dodatkowe podziemia mamy. Boże, co to tak walnęło, za przeproszeniem. Będę mieć full HP, mam nadzieję. Dać mi tylko maszynę od razu, bo to będą jaja, jak nie będę mieć maszyny. No, widzę, że jest dźwignia. Maszynę na razie nie widzę. Ale chciałbym poznać nazwę levelu na przykład. The Ruins. Boże, no taki naprawdę bardzo Tomb Raiderowy się zrobił ten custom. Mega. Dobra, zobaczmy, co nam tam dają. Jest jaka muzyka taka creepy w ogóle jest. No zajebiście pajączki. Bardzo mnie to cieszy, że to są pajączki. Bardzo, naprawdę. Dobrze, że te małe, bo jak będą te duże, to ja padnę. Tutaj mamy w ogóle jakąś podpowiedź. A, bo my szukamy tej szkatułki sekretnej jakiejś, nie? No dobra, to będzie trzeba o tym pamiętać. Ja sobie potem zdjęcie może tego zrobię. Ja chcę mieć zapis. No dajcie, ludzie, spokój. Jest, jest maszyna. Ale znowu jaka piękna lokacja, jakieś ruiny, jakieś tutaj znaki dziwne. To w ogóle mi się kojarzy ze skionem to na dole, ta tekstura z jedyneczki. Dobra, słuchajcie, nie przedłużam tego już, bo i tak bardzo długi odcinek wyszedł. To taka rekompensata za ten ostatni, krótszy. Dziękuję wam bardzo serdecznie, dajcie znać oczywiście, jak wam się podoba. Tak swoją drogą bardzo mi się nie podoba ta pajęczyna tutaj, która jest, ale to będziemy się tym martwić następnym razem. Trzymajcie się cieplutko i do następnego, pa, pa!